Witam Państwa z osiedla Dambonia. Za mną klub Phoenix, doskonale pewnie znany mieszkańcom. Tak jak i doskonale znany jest człowiek, który w tym klubie spędził mnóstwo lat. I dziś to jemu poświęcona będzie ta rozmowa. Umówiłem się na spotkanie z człowiekiem, który jest tak naprawdę istotą tego osiedla, jeśli chodzi o to jego życie. Jacek Kasprzyk i społecznik, i człowiek, który, witam Cię bardzo serdecznie, poświęcił nie tylko mnóstwo czasu swojego na to, żeby to osiedle stało się inne, ale także nam od serca grał. Ale to dzisiaj nasze serca powinny zabrzmieć i zagrać dla Jacka. Powiedziałeś nam wszystkim o swojej chorobie, Jacku. Trudnej, ciężkiej chorobie, trudnej operacji, która Cię czeka. Wiesz co, może pozwólmy sobie na taki krótki spacer i może na ławeczce poopowiadamy o tym, ale nim to, tak jak już wprowadziłem naszych widzów, powiedziałem, że ta Twoja część życia dużo, bo kiedy wiele razy spotykaliśmy się podczas imprez, różnych wydarzeń, to tutaj byłeś tak zaabsorbowany, że nie miałeś czasu na rozmowę ze mną, ale się wcale temu nie dziwię. 25 lat tutaj poświęciłem swojej energii i wszystkiego, co po prostu potrafiłem, dawałem tutaj w to miejsce, tak, tworząc takie, powiedzmy, centrum kultury na naszej dzielnicy. I to centrum później się przerodziło tak naprawdę w taką pracę społeczną twoją, nie? Jak to było? To było tak, że to nagle ty miałeś pomysł, czy nagle ktoś przyszedł i powiedział: Panie Jacku, pan to by nam może mógł coś tutaj załatwić? Zawsze potrzebne jest miejsce. Żeby coś się zaczęło, musi być jakiś punkt spotkań, punkt, miejsce, w którym od czegoś coś się urodzi. Ludzie ze sobą zaczną współpracować, albo jedna osoba pyta drugą o pomoc w jakiejś sprawie. My po prostu mieliśmy klub. Ja pamiętam też, jak chodziłem do klubu jako dziecko i to zawsze było takie miejsce, gdzie mogło się coś zacząć, mogło się coś urodzić, po prostu, bo mieliśmy się gdzie spotkać. Myślę, że to wyniknęło z takiej potrzeby, po prostu, że ona nastąpiła, czy to chodziło o rewitalizację terenów rekreacyjnych, czy staranie się o boisko przy szkole, czy jakieś różne inne inicjatywy też takie dla danej osoby nawet. To wszystko wynikało z jakiejś potrzeby, jakiegoś taki impuls, który powstawał. No i tak się właśnie działo, że ludzie, ponieważ ludzie kojarzyli mnie z takiego, powiedzmy, czynu, że to jest człowiek, który potrafi zorganizować festyn, to jest człowiek, który potrafi zorganizować wycieczkę, no to idźmy z tym do pana Jacka. Pan Jacek na pewno wymyśli, jak to możemy zrobić, jak możemy to osiągnąć, żeby to się udało. No właśnie, to skoro powiedziałeś o tej przestrzeni, to udajmy się do tego, w cudzysłowie, twojego obywatelskiego, budżetowego parku. No i naszą rozmowę taką rzeczywiście trudną, o tym, jak teraz ważny jest moment dla nas, mieszkańców Opola, by pomóc Jackowi, poprowadzimy tam, w tej drugiej części, w tej pięknej, zielonej części Dambonia i no, będziemy chcieli w jakiś sposób też i pomóc temu, który pomaga nam. To co? Przejdziemy na ten fajny, mały skwerek? Zapraszam. Rzeczywiście to miejsce, jak powiedziałeś, jest zupełnie inne, ale tak samo jak i Twoje życie się bardzo zmieniło w którymś momencie, tak jak powiedziałem, odważyłeś się nam o tym powiedzieć. Ty zagrałeś wiele koncertów, zagrałeś wiele imprez, zagrałeś wiele wydarzeń, wielu uczestniczyłeś, tak jak jako radny i radny dzielnicy. A teraz to nieszczęście, które Cię spotkało i być może my możemy też w jakiś sposób pomóc. Walczysz z rakiem. Walczę z rakiem. W zasadzie to, że jakby wyjawiłem tą informację ogólnie, po prostu publicznie, poza tym tak po prostu wiedzieli najbliżsi znajomi, tak, że jest taki problem. No to tak jak moje koleżanki, które pomogły, które zakładają zbiórkę, które się zajmują. Ja po prostu powiedziałem, no trzeba ci, chłopie, dać kopa, że tak powiem, w 4 litery, bo ty nigdy się do nikogo o pomoc nie zwrócisz, jak my po prostu ci nie naciśniemy, żebyś to zrobił. Dzisiaj ty po prostu potrzebujesz tej pomocy, a sam wiemy, że ty jesteś taki, że będziesz cicho siedział i nikomu po prostu nie, o tym nie powiesz. Ten moment, kiedy dowiedziałeś się, kiedy ta diagnoza nastąpiła, to już jest znaczy, to już trwa prawie rok i od początku ta diagnoza nie była. No to nie była po prostu taka informacja typu, no wie pan, nie ma problemu, to dostanie pan tabletki i będzie wszystko okej, tak? Wiadomo, to jest nowotwór złośliwy i z nim walka jest trudna, tak? Najpierw byłem skierowany na pierwszą operację, która ratowała
życie, która w ogóle pozwoliła mi na to, żebym mógł jakoś funkcjonować, żebym mógł przystąpić w ogóle do chemioterapii. Ponieważ już wtedy byłem, tak mocno był wycieńczony ten organizm, że po prostu lekarze nie byli w stanie mi podać chemioterapii, więc ta pierwsza operacja spowodowała to, że w ogóle mogłem zacząć jakoś funkcjonować i się zacząć podnosić. Mimo tej chemioterapii cały czas potem starałem się być też aktywny. No właśnie, bo jak ktoś nie wiedział, to wiesz, mógł zupełnie nie przypuszczać, bo w tym życiu dzielnicy, w tym życiu miasta, wiesz, zostaje się radnym. Znaczy, ja myślę, wiesz, że to też była też taką formą też mojej trochę terapii, że ja sobie stawiałem takie cele. Dobrze, stary, dzisiaj jest źle, jesteś dzień po chemioterapii, po prostu leżysz w domu, ale jutro masz to i to do załatwienia i musisz wyjść z tego domu i musisz to zrobić, tak? A poza tym cały czas u ciebie ten ważny czynnik, jakim jest rodzina, najbliżsi. Rodzina po prostu, ja nie potrafiłem sobie wyobrazić takiej sytuacji, że ja mogę ich stracić, tak? A w momencie, kiedy otrzymałem tą diagnozę, to myślałem cały czas tylko o nich. Ja nie mogę ich zostawić samych i to tak się nie może skończyć, tak? Tak sobie myślę, to tak się nie może skończyć. I wcale nie musi, bo teraz ta szansa jest. Nagle się okazuje, że masz szansę na to, żeby wyzdrowieć. Ja wiem, że to ciężko ciągle brzmi z perspektywy wielu ludzi nas zdrowych i kiedy ty się z tym borykasz, ale masz w sobie bardzo dużo tej takiej jeszcze energii, tej energii życia, która mówi mi tak, jest szansa i wy możecie mi teraz tobie jakoś pomóc, tak jak powiedziałeś o swoich koleżankach. Tak. Znaczy, one po prostu zwróciły na to uwagę, że ja nigdy sam nie, jeżeli nikt mnie po prostu do tego nie popcha, żeby wystąpić o tą pomoc do ludzi. I tutaj też chciałbym powiedzieć coś do osób, których dotknęła choroba przewlekła, czy też choroba nowotworowa. Nigdy nie bójcie się zwrócić o pomoc jakąkolwiek, czy to będzie pomoc psychologiczna nawet. Ponieważ nasze organizmy mają jakąś wytrzymałość, jakiś poziom wytrzymałości i bez tego wsparcia po prostu czasami z zewnątrz my nie udźwigniemy tego problemu sami. Dlatego też mówię do osób, które mają podobne problemy jak ja, żeby nigdy nie bały się o tą pomoc wystąpić. Ja teraz stanąłem przed takim, w takim momencie jestem, doszedłem do takiego momentu, w którym bez tej operacji po prostu nie mam żadnych szans na wyleczenie. Nawet chemia, najsilniejsza chemia, którą brałem, już przestała po prostu na mnie działać. Ten organizm już też nie chce jej więcej przyjmować. I to, co się obecnie stało, to jest zbieg okoliczności, które pozwoliły na to, żeby moje dokumentacja medyczna została... To jest znak do działania chyba, to jest znak do tego, żeby to zrobić, zwłaszcza, że tego czasu masz bardzo mało rzeczywiście. Ja nie dyskutowałem z lekarzem typu, czy proszę pana, ale to jeszcze może pan mi da 2 tygodnie, czy coś w tym stylu. Nie, po prostu nie ma takiej możliwości. Mam takie szczęście, z badań wynikło, że nie ma jeszcze żadnych przerzutów. Tak? W przypadku tego raka jest to normalne, że on się bardzo mocno dzieli i szybko przerzuca. Jestem akurat miesiąc czasu od ostatniej chemioterapii, co jest najlepszym momentem do tego, żeby zrobić tą operację. Tak wytłumaczył mi to profesor Michalski, który chce się podjąć tej operacji. Także... Ale tego czasu, tak jak mówiłem, jest bardzo, bardzo mało i dlatego też mówimy i tu zwracamy się z apelem też do państwa, bo operacja musi być wykonana za granicą i to są ogromne pieniądze. To jest coś, co mnie po prostu przerosło. Nie jestem w stanie samemu sobie poradzić, dlatego zwracam się do ludzi dobrej woli o pomoc. To jest zaledwie kilka dni, za 7 dni po prostu muszę już być w klinice, muszę leżeć i być przygotowywany do operacji. I tak jak już wspomniałem, ten każdy dzień jest ważny, bo jeżeli dojdziemy do takiego momentu, że ten nowotwór będą przerzuty, no to wtedy już niestety nie będzie można nic pomóc. Teraz jest ten właśnie moment, kiedy jeszcze można coś zrobić. Akcja pomocy trwa cały czas i tutaj ta każda złotówka jest ogromnie cenna, bo to jest prawie 400 tysięcy złotych. Powiem Ci szczerze, wczoraj wieczorem po prostu nie byłem w stanie przeglądać telefonu, bo widziałem pomoc, wsparcie od ludzi, które płynęło, od znajomych, ludzi, których też jakby znałem, ale nie znaliśmy się tak na co dzień, żeby ze sobą rozmawiać. Widzę ich wpisy i
coś niesamowitego po prostu. Bardzo dziękuję za ten każdy gest. Każdy gest. Państwo też mogą włączyć się do tej akcji, akcji pomocy dla Jacka. Planowana operacja, czy mniej więcej też już znasz termin, jeśli ta wpłata tych prawie 400 tysięcy złotych zostanie wykonana? Muszę być 4 listopada w klinice i tak jak mówią lekarze, praktycznie operacja może się odbyć już na drugi dzień. To jest kwestia tylko po prostu przygotowania i też powtarzane przez nich jak mantra, że nie ma czasu po prostu, że tutaj trzeba działać. A ja też nie chcę jakby z tym dyskutować, bo nie jestem mądrzejszy od lekarzy. Wujek Google nie pomoże, tak? I lepiej, żeby nie pomagał. Po prostu radzimy sobie tak, jak lekarze chcą to zrobić. Ja się temu poddam. Jacek się temu podda, ale nie podda się tak jak i my. Mam nadzieję, i Państwo w akcji pomocy dla Jacka. Cały czas trwa zbiórka, mogą Państwo dokonywać wpłat. Czas goni. Minuta, każda minuta, ale Jacek na pewno wie i to już nam powiedziałeś. Tyle osób dobrej woli jest, że bądźmy chyba tak jak we wszystkim dobrej myśli. To oczywiście łatwo się mówi to komuś, kiedy ty wiesz, jaki jest stan twojego zdrowia. No ale w tym wypadku nie działa to umiesz liczyć, licz na siebie. Umiesz liczyć, to licz też na swoich przyjaciół i ludzi dobrej woli. Mam ogromne szczęście, że ktoś w ogóle chce mi pomóc i wysyła dobre sygnały, dlatego ja wysyłam do Państwa moje serce. I chcę być dla Państwa, chcę być dla swojej rodziny też i na pewno, jeśli to się uda, będę dalej dla Was chciał po prostu działać i robić to, czego Wy oczekujecie. Pomóżmy zatem. Akcja dla Jacka Kasprzyka. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie, za to, że powiedziałeś nam o tym trudnym momencie życia, bo nie każdy jest gotów to zrobić. No i miejmy nadzieję i wierzmy w to wszyscy, że spotkamy się niebawem ponownie tu, by opowiedzieć o tym, co po prostu dalej. Jacku, trzymaj się. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.